Słychać? Słychać. Ale to jeszcze nic nie znaczy. Jest ośrodek, powietrze. Jest metalowa misa wprawiona w drgania przez uderzenie. Jest wreszcie detektor drgań, kulka uwieszona na nitce. Prosty model powstawania fal dźwiękowych działa prawidłowo. Wewnątrz metalu powstały drgania, które powodują kolejne zgęszczenia i rozrzedzenia powietrza. Rozchodzą się we wszystkich kierunkach w postaci dźwiękowej fali. Że nic nie widać, nie szkodzi. Więcej widać w strunie, którą od wieków znamy jako źródło dźwięku. W strunie powstaje fala stojąca. Blacha i smyczek pozwalają zobaczyć dźwięk. Smyczek wywołuje drgania i fale jak na dłoni. Najlepiej widać powstawanie fali dźwiękowej w doświadczeniu Kunta. Głośnik z odpowiednio dobraną częstotliwością drgań wprawia w ruch słup gazu w szklanej rurze. Pyłek bluszczu zbiera się w miejscach, gdzie jest najmniejsze ciśnienie. Drgania głośnika wywołały okresowe zmiany ciśnienia w zamkniętym słupie gazu. Wytworzony dźwięk warto zarejestrować. Pierwszy wpadł na ten pomysł Edison. Nie. Pierwsza była natura. Stworzyła mechanizm, który potrafi wyłapać energię niesioną przez falę dźwiękowe i wprowadzić do detektora. Fala wpada do małżowiny ucha zewnętrznego i przewodem dąży do wnętrza. Ten kanał kończy błona bębenkowa, a dalej jest już ucho środkowe. Drgania błony wywołane zmiennym ciśnieniem powietrza przenoszą się na aparat bębenkowo-kostny. A dalej jest ucho wewnętrzne z płynami oddzielonymi przez błony. Na jednej z nich umieszczony jest aparat Corti'ego, który drgania zmienia w bioelektryczne impulsy przewodzone przez nerw wprost do ośrodka słuchu w mózgu. Ucho zewnętrzne koncentruje fale akustyczne na błonie bębenkowej, wzmacniając ich ciśnienie. Przy częstotliwości dźwięku 1000 Hz zostaje ono potrojone. Aparat przewodzący w uchu środkowym jest mechanicznym przekaźnikiem drgań. Łańcuch kosteczek, płyny i błony ucha środkowego służą wyłącznie przekazaniu energii do ucha wewnętrznego. Ale najważniejszy jest aparat Corti'ego w uchu wewnętrznym. Tu mechaniczne naciski zmieniają się w impulsy, na których przyjęcie jest gotowy nasz mózg. Tu wreszcie widać, jak w naturalnych warunkach zmiany ciśnienia powietrza niesione w przestrzeni zmieniają się w sygnał, który biologiczny organizm rejestruje, przetwarza i wyławia zawarte w nim informacje. Informacje z otaczającego świata. Ten tytuł jest symbolem czegoś niezwykle spokojnego, delikatnego, a tymczasem prawda jest taka, że w uchu dzieją się rzeczy straszne, można by powiedzieć. To znaczy, nie jest to wszystko takie proste, jak mogłoby wydawać się po takim bardzo pobieżnym obejrzeniu budowy tego ucha, która wydaje się pozornie prosta. De facto jest tutaj niezmierna ilość skomplikowanych zjawisk. Można powiedzieć, że ucho stało się organem niezmiernie wyrafinowanym, bo praktycznie nie ma nawet potrzeby zwiększania jego czułości, bo wtedy słyszałoby przypadkowy ruch cząsteczek powietrza, powodując nieustanne szumy i świsty, tak jak gdyby oko na przykład widziało pojedyncze fotony światła. Nie ma po prostu potrzeby. Co prawda, sądząc z mojego głosu, należałoby dzisiaj raczej robić program o gardle albo strunach głosowych, ale i na to przyjdzie czas. Dzieją się tu naprawdę rzeczy niezwykłe. Po pierwsze dlatego, że następuje przejście ze środowiska gazowego, którym jest ucho środkowe i ucho zewnętrzne, do środowiska wodnego, środowiska cieczowego, którym jest ucho wewnętrzne. W tym ślimaku specjalna ciecz zwana limfą i perylimfą powoduje właśnie to, że po tych wszystkich transformacjach fali akustycznej najpierw na zjawiska natury mechanicznej przez ten system kosteczek w uchu środkowym dochodzi do przetworzenia tego sygnału w uchu wewnętrznym na sygnał elektryczny, który dopiero wędruje do ośrodka słuchu w mózgu. No i powstaje takie pytanie przede wszystkim, skoro już ta budowa anatomiczna stała się nieco mniej tajemnicza,
czy człowiek słyszy, czy nie. Jak stwierdzić to obiektywnie, bo przecież jest to w miarę odczucie bardzo indywidualne. No i czym weź pod uwagę, że ten punkt widzenia, który przed chwilą zaprezentowałeś, jest szalenie typowy dla medyków, prawda? A samo zjawisko słyszenia jest, powiedziałbym, musi być traktowane z punktu widzenia raczej nauki zwanej cybernetyką. Zresztą nieprzypadkowo podczas zbierania informacji do tego programu, no, na pytanie, co dzieje się w uchu, natychmiast zaczęło odpowiadać dwóch ludzi. Tak, taka prawda, że informacji udzielało nam po prostu dwóch ludzi, inżynier elektroniki, lekarz, laryngolog. Tak, ale z tego względu, że przecież fala dźwiękowa, która dociera, ten czysto fizyczny objaw, prawda, która dociera do twoich receptorów, w jakiś sposób jest później przetwarzana, gdzieś tam obrabiana jest informacja i na skutek tego powstaje wrażenie słuchowe, na przykład zrozumiałość mowy albo zrozumiałość muzyki. I jest to zjawisko już zdecydowanie bardziej głębokie niż tylko odbiór, wiesz, to wszystko prawda, ale panie pacjencie, na razie odpowiedzmy sobie na pytanie, czy mechanizm słyszenia jest sprawny i czy wrażenia dźwiękowe, bodźce dźwiękowe są właściwie odbierane. Bardzo proszę, to znaczy, słuchawki. Tak, mamy model taki, że nie wiesz jeszcze, jak działa radio, a najpierw pytasz, czy ono w ogóle jest w stanie odebrać fale, które są wysyłane proszę, przez radiostację. Bądź tym radiem i zakładaj słuchawki. To jest urządzenie, które można by nazwać klasyczną audiometrią, czyli klasycznym badaniem progu słyszalności. Pacjent odizolowany słuchawkami od świata zewnętrznego, to, co będzie do niego docierało w postaci bodźców dźwiękowych, będziemy słyszeli przez głośnik. I teraz ustawiamy parametry fizyczne bodźca, to znaczy powiedzmy będzie to częstotliwość 1000 Hz i siła około 40 dB. Proszę nacisnąć klawisz, który trzymasz w ręku w momencie, kiedy usłyszysz dźwięk. Uwaga, start. Reakcja pacjenta. Notujemy. Zmniejszamy do 25 decybeli. Zmniejszamy do 15. Jest reakcja. 0. Jest reakcja. Minus 5. Nie ma. A więc prawidłowy poziom progu, ten próg prawidłowy słyszalności przy częstotliwości 1000 Hz. Teraz można tę częstotliwość zmienić do 2000 i kontynuować badanie. Można oczywiście przeprowadzić to samo w odniesieniu do słyszenia niepowietrznego, tak jak w przypadku słuchawek, a słyszenia kostnego. Zmiana słuchawek, bardzo proszę. Zdejmujemy te. O właśnie, i teraz badanie przewodnictwa kostnego. Dwa sposoby uzyskania tej samej odpowiedzi i w efekcie powstaje taki wykres, który informuje nas, jaki jest ten próg słyszalności i wiemy po prostu, że 30 decybeli to jest taki próg słyszalności, który jeżeli takich bodźców pacjent nie słyszy, to znaczy, że jest to coś w rodzaju głuchoty socjalnej, to znaczy jest to już kalectwo jakby społeczne, natomiast całkowita głuchota jest to poziom 60 decybeli. No a jednocześnie weź pod uwagę, że jest to badanie, które jest tylko pierwszym przybliżeniem tego, co naprawdę dzieje się ze zmysłem słuchu. Dociera dźwięk, co wcale jeszcze nie znaczy, że dźwięk ten jest przetworzony i że informacja nim przekazywana jest zrozumiała. Do tego, by móc odpowiedzieć na takie pytania, tak poważne pytania, no aparatura musi rozrosnąć się zdecydowanie bardziej niż ta, która znajduje się w tej chwili w studiu. Katarzyna słyszy dobrze tylko wtedy, gdy na uszach ma słuchawki. Bez nich nie odbiera dobrze wysokich dźwięków. A głos nauczycielki dociera do niej zniekształcony. Dziewczynka nie jest odosobnionym przypadkiem. Wielu ludzi, mimo zupełnie prawidłowo zbudowanego ucha zewnętrznego, zdrowej błony bębenkowej, ma upośledzony słuch.
Winny jest ślimak w uchu wewnętrznym, przekazujący sygnały do mózgu. Wytwarza on własne szumy. Szumy, które mogą potęgować się aż do bólu. Ludziom z taką wadą słuchu pomaga profesor Richard Gregory z Uniwersytetu w Bristolu. Ten oscyloskop zatrzymał elektryczny kształt zgłoski PO. Wprowadzamy teraz linię odniesienia na ekran. Wszystko to, co jest poniżej linii, wystarczy do zidentyfikowania zgłoski. Wszystko, co powyżej, nie jest potrzebne do jej zrozumienia i może uszkodzić ucho, kiedy wzmocnimy dźwięk, by poprawić słyszenie. A więc wszystko, co możemy zrobić, to uciąć wierzchołki linii, obciąć je. Elektronicznie jest to zupełnie łatwe dla takiej zgłoski jak PO. Dostaliśmy linię uwolnioną od tych wierzchołków, ale kosztem wprowadzenia wielu zniekształceń. Wszystkie te kłaczki są zniekształceniami i utrudniają słyszenie. Nasuwa się proste rozwiązanie. Obciąć głośne dźwięki. To one są nieprzyjemne. A teraz chciałbym, żebyś zaznaczył na liście słowa, które powiem. Spróbuj rozpoznać je, chociaż mnie nie widzisz. Chłopiec zgaduje. Niestety nie słyszy i nie rozumie nawet pojedynczych słów. Spłaszczona fala dźwiękowa wprowadza zniekształcenia, generując tony harmoniczne. Profesor opracował metodę, która nie pozwala na wytworzenie tych dodatkowych tonów. Było to możliwe dzięki zastosowaniu bardzo sprytnego układu elektronicznego. Obcina on wierzchołki nieprzydatne przy rozpoznawaniu zgłoski, ale nie wprowadza zniekształceń. Pozbawione zniekształceń, głośne dźwięki można już spokojnie wyciszyć. Obraz słów docierających do ucha stał się bardziej klarowny. Dla pacjenta to kolosalna zmiana. On słyszy. Wreszcie słyszy pojedyncze słowa. I to bez zgadywania i odczytywania ruchu ust. Po raz pierwszy rozumie to, co się do niego mówi. No tak, bo można z grubsza powiedzieć, że bywają ludzie, którzy słyszą, a nie rozróżniają. Bywają ludzie, którzy słyszą i rozróżniają, a nie rozumieją. Są w efekcie jak gdyby trzy progi działania tego aparatu odbioru. Słyszenia, zrozumienia i rozróżniania, który jest tym etapem najwyższym. Ale nawet w tego typu badaniach, które były przedstawione, przecież istnieje pewien jak gdyby błąd zasadniczy, to znaczy pacjent odpowiada, co się z nim dzieje. Jest to metoda subiektywna. Metoda zależna od tego, no z jakim pacjentem ma się do czynienia. A istnieją przecież metody obiektywne. Znów, jeśli przyjrzeć się temu, co może dziać się w uchu, prawda, zamiast słuchawki, słuchaj, wprowadź tutaj ten czujnik. Tak, specjalna, tak, który sonda. Z jednej strony zamyka właśnie całą przestrzeń ucha, i w efekcie, jeśli tutaj dokonamy zmiany ciśnienia, spowodujemy, że poprzez samą membranę ulegną również ciśnienia tutaj w środku. To jest obszar, który głównie nas interesuje. I reakcję, podatność tego obszaru na reagowanie na zmiany ciśnienia jest pewną odpowiedzią, co właściwie dzieje się w uchu i czy, tak, i czy jest ono sprawne, czy nie. Z medycznego punktu widzenia jest to poszukiwanie odpowiedzi na to, czy ucho środkowe jest podatne na zmiany ciśnienia, czy nie, a tym samym, czy prawidłowo działa. I tak, jest to badanie tak zwanej oporności, przy czym oczywiście akustycznej tego układu. Tak, ale rzeczywiście największa dla lekarza, bo patrzę z tego punktu widzenia, zaleta rzeczywiście polega na pełnej obiektywności tego badania. Pacjent po prostu robi to, co ty, musi być. Proszę włożyć tę sondę do ucha, ale szczelnie, tak żeby dobrze. Tak. I uwaga, rozpoczynamy badanie. Najpierw ciśnienie będzie rosło do 400 mm słupa wody. Pompujemy do 400, tak. Zerujemy aparat. Teraz ciśnienie zmniejszamy, pompujemy do minus 400. Jeszcze chwila. I już. Przyspieszamy teraz samą drukarkę i gotowy tympanogram, wykres podatności ucha środkowego na zmianę ciśnienia.
widać właśnie ten doskonale ten moment reakcji na wyrównanie się ciśnień i prawidłową reakcję ucha środkowego. Z tego wykresu. Dobrze jest? Tak, tak, bardzo dobry. Jest żebyś jeszcze tak widział, jak słyszysz, byłoby już idealnie. Otóż z tego właśnie wykresu lekarz może wywnioskować, czy ucho środkowe prawidłowo działa. No i to jak mówiliśmy. Aczkolwiek zobacz, że tutaj aparatura nabrała już pewnego wyrafinowania technicznego, prawda? Zobacz, że ten czujnik, właściwie cały zestaw umieszczony tutaj, który drobnymi rurkami podaje do ucha, do środka, no, ciśnienie bądź podciśnienie odpowiednio preparowane, odpowiednio dokładnie dozowane, również tędy trafiają do ucha sygnały, to znaczy dźwięk, na który mogę reagować. Po prostu i również mikrofon, tu znajduje się mikrofon. Ciśnienie tak. I słuchawka. No i to jest dopiero to, co jak gdyby pozwala z całych badań pacjenta wykluczyć. To znaczy on jest obecny, prawda, ale nie to, co on mówi, jest w tym przypadku najistotniejsze. I w związku z tym, taką bądź podobnymi metodami można nareszcie uzyskać odpowiedź w sytuacji, w której pacjent z natury rzeczy nie jest w stanie powiedzieć, czy słyszy, czy nie, czy też przypadkiem, no w ogóle ten organ kontaktu ze środowiskiem uległ u niego. To znaczy mówisz po prostu o badaniu dzieci, małych albo wręcz niemowląt. A dlaczego to jest jeszcze szczególnie ważne? I tutaj wkraczamy w jeszcze jedną sferę związaną z działaniem ucha. Mianowicie jest to kanał informacyjny, którego znaczenie jest ogromne. Wszyscy na ogół sądzą, że ponieważ 80% wrażeń postrzegania świata odbywa się przez oko, że to właśnie ono jest najważniejsze. Tymczasem rozwój tak zwany psychomotoryczny dziecka jest prawidłowy, w ogóle niemożliwy bez prawidłowego słyszenia. I stąd się bierze ta ogromna troska ludzi o to, by znaleźć metody pozwalające na tę bardzo wczesną diagnozę. Prawe ucho. Elektroda górna. I dolna. I gotowe. Reszta to wzmacniacze, ekrany oscyloskopów. Reszta to pomysł. Elektrody chwytać będą delikatne reakcje mięśni zausznych. To zanikająca pozostałość po przodkach zwierzętach, których uszy kierują się na źródło dźwięku. Po tych czasach nam, ludziom, pozostały drobniutkie drgania mięśni podczas nasłuchiwania. Oczywiście, jeśli wszystko jest w porządku, jeśli słyszymy. Niespotykanie spokojny, miniaturowy człowiek zdaje się w ogóle nie reagować na porcję hałasu, ale mięśnie drgają. Słyszę jak stary. Równie dobrze na oba uszy. Bo jeśli nie, gdy organiczne odbiorniki nie przyjmują sygnału dźwiękowych, aparat mięśniowy drzemie w bezruchu. Porównanie. Lewe nie reaguje. Głuchota. Wiek dziecka nie ma tu znaczenia. Nie ma też potrzeby komunikowania się z obiektem badań. To prawie tak jak wywoływanie duchów, przodków, bo przecież nowoczesna aparatura medyczna działa tu w sprzężeniu z pierwotnymi odruchami. Malutkie, zanikające u człowieka mięśnie ewolucja uznała za zbędne. Tym gorzej dla ewolucji. Medycyna potrzebuje wczesnej diagnozy, bo głuchota jest jak rak. Przeciwdziałać jej można skutecznie tylko pod warunkiem wczesnego wykrycia, choćby zaraz po narodzinach. Żarty? 3 dni temu tego malucha jeszcze nie było. Któż może wiedzieć, czy to maleństwo w ogóle reaguje na świat dźwięków? A jednak czujnik na brzuszku wychwytuje wszelkie zmiany w rytmie oddechu. Zaczyna się niezwykły test na ostrość słuchu ledwo narodzonego człowieka. Niezwykła kołyska nafaszerowana jest elektroniką. Kontrolowane mikroprocesorem czujniki wychwycą najmniejszy ruch głowy niemowlęcia. Każdy delikatny ruch ciała wywołany dźwiękiem, wyzwalanym wprost w uchu przez miniaturową, precyzyjną słuchawkę.
Wszystko jest teraz kontrolowane przez komputer. Nawet okres oczekiwania, zanim niemowlę dobrze się w nowym miejscu wymości. Test. 5 sekund dźwięku wsiąka w oseskowe uszy. Jest reakcja ruchowa. Testu ciąg dalszy. 5 sekund ciszy. Tu kontrola ruchliwości obiektu bez bodźca. Idea jest prosta, ale tylko pozornie. Wynik pomiaru ukryty jest w gąszczu statystyk i prawdopodobieństw. W ciągu 8 lat takiemu testowi poddano 6000 niemowląt. Wszystko po to, by móc odróżnić ruchy spontaniczne od tych wywołanych dźwiękiem. Znaleźć korelację między sygnałem a reakcją. A reakcje są przecież tak różne, jak różne są oseski. Sam pomiar jest więc tu niczym. Dużo ważniejsza jest numeryczna analiza ruchów, morze błyskawicznych obliczeń. I dlatego dopiero w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej elektronice, ten test stał się możliwy. W przejmującej ciszy komputerowych obliczeń i analiz 10-minutowego pomiaru rodzi się niesamowita, 20-wieczna odpowiedź. Ten maluch słyszy. Test bywa negatywny. Jedno dziecko na 1000 rodzi się głuche, ale łatwo można nauczyć je mówić i czytać z ust, jeśli tylko wystarczająco wcześnie wiadomo, że trzeba. Dzięki technice komputerowej to wystarczająco wcześnie sięgnęło granic wyobraźni. Pomyśleć, parę godzin po urodzeniu. Mikrus będzie słyszał, może nawet lepiej niż każdy z nas, ale to jest już chyba zupełnie inna historia. Na twarzowe. I teraz tylko dodateczek. No rewelacja, no, słyszę świetnie, widzę nie bardzo, no gdybym tak słyszał, znaczy widział jak słyszę, byłoby znakomicie. Ale to jest właśnie jedna z metod, prawda? No bo wiesz, wykrywanie, no przecież mamy do czynienia z ogromną ilością przypadków, kiedy ludzie po prostu mają z takich bądź innych względów upośledzony ten narząd. No najczęściej nie w pełni sprawny i wtedy są możliwości pomocy. Takie sztuczne wzmacniacze, prawda? Właściwie to szalenie przypomina normalny wzmacniacz elektryczny. Jest mikrofon. Miejsce na baterie, wszelkie regulacje, również wstępne adjustowanie, no i słuchawka, która to, co z otoczenia dochodzi, przekazuje bezpośrednio w głąb ucha, wzmacnia po prostu sygnał. W takiej postaci bardzo chętnie używanej właśnie, wiesz, okularki, prawda? Tak, i wtedy można usłyszeć na przykład taki trzask, jak się pali żarówka w studio, a nie aparat oczywiście. A no właśnie. Inne z urządzeń, takie do noszenia w kieszeni jakby. No tym razem źródło prądu może być zdecydowanie większe. Również mikrofon, również przygotowanie, adjustacja, tony wysokie, tony niskie, wstępne wzmocnienie, dobranie wzmocnienia już do poszczególnych osobniczych przypadków, regulacja mowa, czy też praca z telefonem, a działa to tak. Krótkie sprzężenie. No i wkładka do ucha. Tak, samo pudełko nosi się oczywiście w kieszeni. Natomiast to, co w tej chwili przy mikrofonie, zwykle teraz chyba siedzi. Za duże wzmocnienie jest zresztą. No, to mogę zmniejszyć. No i wkłada się to oczywiście do ucha w ten sposób. Tak, aparat jest doskonały, głównie z punktu widzenia dzieci. To po prostu jest łatwo nosić, nie powoduje też kłopotów podczas biegu i tak dalej, i tak dalej. Przy czym sam odbiornik, to znaczy sama słuchawka może być różnych postaci. Ta na przykład używana jest w przypadkach, kiedy no, z samym uchem dzieje się coś niedobrego i po prostu nic do niego do środka włożyć nie można. To jest aparacik zwany zausznym.
tak się go nosi, a wszystko to, co ważne, to znaczy mikrofon, źródło zasilania w postaci baterii i również te elementy regulacyjne znajdują się już w tak niewielkiej, miniaturowej wprost przestrzeni. Jest to nadzwyczaj chętnie używane przez ludzi, którzy cierpią na wady słuchu. A to jedna z nowości. Ten sam układ, ten wzmacniacz zmieszczony w takiej przestrzeni. Tu w środku także jest już bateria. No. Również elementy regulacyjne. To jest do lewego ucha. Aparat wewnątrz uszny. Tak. Z punktu widzenia inżynierskiego są to po prostu miniaturowe, akustyczne wzmacniacze o odpowiednio dobranych parametrach, czasem z ogromną automatyką, tak, która... No można nawet sobie wyobrazić, że są tutaj w tych aparatach i takie układy kompresji pozwalające na automatyczne ściszanie bodźca, który trafia do ucha i tak dalej. Jest tylko jedno dosyć zasadnicze pytanie. One są, a ich nie ma już, widzę te tysiące listów, które będą po programie, skąd takie aparaty wziąć. Otóż odpowiadam, nie wiem. W Polsce importuje się rocznie 7 tysięcy aparatów słuchowych, co z biedą zaspokaja najbardziej elementarne potrzeby dzieci. To jest do porównania na przykład z tym, co dzieje się w Nowej Zelandii, prawda? Tak, która też importuje 7 tysięcy aparatów słuchowych, ale ma tylko 3,5 miliona mieszkańców. No wiesz, jedną z odpowiedzi jest cena. No tak, tak, ale ponieważ mówiliśmy o tym, że bez tego nie ma prawidłowego rozwoju dziecka, więc to jest po prostu jedna z elementarnych potrzeb zdrowotnych. Co więcej, jest to wszystko tym trudniej zrozumiałe, że na przykład niedaleko, bo w Tallinie produkuje się takie aparaty słuchowe, na przykład okularowe czy te zauszne, i tego też nie ma. No, dlaczego tak jest, tego chyba no, przy czym nie wie. Powiedzmy, że jest to jedna z ciemnych kart całego problemu zwanego wadami słuchu, a jednocześnie, znów wracając na podwórko naukowe, przecież istnieją tutaj karty jasne, to znaczy karty z ogromną nadzieją. Takie aparaty nie pomogą w sytuacji, kiedy uszkodzenie w środku jest drastyczne. I tu okazuje się, że technika, ta mikroelektroniczna, zaczyna no, budować urządzenia o niezwykłych wprost możliwościach, na przykład takie, które wprowadzają impulsy z otoczenia, omijając wszystko, co związane z uchem. Impulsy wprost do nerwu słuchowego. Na razie potężny eksperyment, ale za 5, 10, 20 lat. 14 lat David Goldman pozostawał w swoim własnym świecie. W świecie absolutnej ciszy. W wieku 31 lat uszkodzone w wypadku uszy przestały pracować. Osamotniony, odcięty od nieznośnego hałasu, ale i od koniecznych rozmów. Dźwiękowy kanał wydawał się bezpowrotnie zniszczony. Ale to już historia. Dzisiaj słyszy, komunikuje się normalnie. 7 lat temu przeprowadzono na Uniwersytecie Utah śmiały eksperyment. Jemu pomógł. A jest nadzieją dla setek tysięcy innych. 8 cieniutkich drucików wczepiono bezpośrednio w uszkodzony obszar. Biegną nimi słabiutkie impulsy zbierane przez zewnętrzny mikrofon i biegną dalej, do mózgu. Bo układ nerwowy jest podpięty do miedzianej trasy. Na zewnątrz jeszcze mikroprocesor. Pełni tu funkcję nadzorcy. Przetwarza, dopasowuje, sygnalizuje błędy. Jest jak kolejny kłębek neuronów. Tyle tylko, że o krzemowej budowie. Bioucho. Dziwna nazwa próbuje uchwycić istotę rzeczy. Gdy współczesna technika przekracza kolejne progi wyobraźni, kłopoty przeżywają także lingwiści. Jak to nazwać? Bioucho. Inżynierowie też nie od razu tworzą idealne rozwiązania.